Nie, jest to po prostu ohydne kłamstwo, które właśnie ta gazeta napisała. Smutek, przygnębienie i ogólne rozczarowanie. Tak to teraz wygląda tutaj w centrum treningowym reprezentacji Polski, w którym nikt już nie będzie trenował. Pan za mną właśnie kosi trawę, ale żaden polski piłkarz już na to boisko nie wyjdzie. Przemek Ofiara, witam w kolejnym odcinku Futbologii, odcinku bardzo smutnym, bo podsumowującym fatalny występ polskiej reprezentacji na Mundialu. Już nie mówię o tym meczu z Japonią, który nas czeka, bo on nie ma kompletnie znaczenia, jeżeli chodzi o walkę Polaków o wyjście z grupy. To był koszmarny występ Polaków na Mundialu, ale też występ pokazujący, że nie wszystko jest takie piękne w tej drużynie. Przed Mundialem wydawało nam się, że atmosfera jest znakomita, piłkarze się uwielbiają, a wcale tak to do końca nie wygląda. Po meczu z Kolumbią pojawiły się głosy o problemach trenera Nawałki z utrzymaniem dyscypliny w zespole. Była nawet mowa o jakiejś dużej imprezie zawodników w Arłamowie. No, Kamil Glik bardzo ostro zareagował na te doniesienia prasowe o rzekomych imprezach reprezentacji, braku dyscypliny w kadrze. Ohydne kłamstwo, które właśnie ta gazeta napisała. Nigdy nie było problemu z dyscypliną. Słyszę wiele głosów, że są podziały na grupy, że nawet gdzieś przeczytałem, że dostaliśmy jakieś ogromne premie za te mistrzostwa. Także jest to rzecz po prostu ohydna i tyle. I gdzieś tam czytałem nawet na ten temat, że moja kontuzja, która się przytrafiła, była właśnie po tej rzekomej jakiejś, nie wiem, aferze, jakiejś sytuacji. Także jest to po prostu, jest to wstyd, że takie coś po prostu ktoś potrafił napisać i tyle mam do powiedzenia. Nie wiemy, jak naprawdę było, ale te informacje pokazują, że atmosfera wokół reprezentacji w samej drużynie nie jest najlepsza. Bardzo ciekawe słowa powiedział prezes PZPN-u Zbigniew Boniek w wywiadzie dla TVP, że kiedyś reprezentantom Polski podobała się gra u boku Roberta Lewandowskiego. Teraz niektórym zaczyna to przeszkadzać. To pokazuje, że ta atmosfera i wokół i kadry, i w środku jej, i wokół Roberta Lewandowskiego staje się coraz gorsza. Że kapitan być może przestaje być akceptowany przez zawodników i niektórzy zawodnicy chcieliby przejąć jego rolę. Z pewnością kilku graczy po Mundialu skończy reprezentacyjną karierę. Mówi się o Kamilu Gliku, Łukaszu Piszczku, a także o Łukaszu Fabiańskim. Zobaczymy, jak to będzie. Czekamy na mecz z Japonią. To spotkanie o honor trzeba wygrać. Trochę się przyzwyczailiśmy do tych meczów o honor, ale przyzwyczailiśmy się też, że Polacy je wygrywają. Pamiętamy 2002 rok i zwycięstwo z Amerykanami, pamiętamy 2006 rok i zwycięstwo z Kostaryką. No ja liczę, że teraz też będą 3 punkty i też będzie zwycięstwo, chociaż z drugiej strony, co nam to daje i tak po meczu wszyscy wsiadamy do samolotu, wracamy do Polski, oglądamy piękny mundial razem z piłkarzami, ale już przed telewizorem. Polaków czeka w Wołgogradzie sporo problemów. Przede wszystkim z Japończykami, którzy podejrzewam, że zaciekle będą walczyli o wyjście z grupy, no bo mają cały czas na to szansę i zwycięstwo z Polakami da im awans do 1/8 finału. Kolejna rzecz to są te krwiożercze owady, które będą Polakom z pewnością tam przeszkadzały. Podczas meczu Anglia-Tunezja no, bardzo dokuczały w Wołgogradzie zawodnikom. Harry Kane, czyli gwiazdor Anglików, powiedział, że te owady były wszędzie, wchodziły do oczu, do uszu, do nosa, dokuczały, przeszkadzały, także to będzie jakieś kolejne dla Polaków utrudnienie. A trzecie, być może największe, to 38 stopni Celsjusza. Właśnie taka temperatura jest prognozowana w czasie meczu w Wołgogradzie. No w takich warunkach gra się bardzo trudno, chociaż Łukasz Fabiański na konferencji prasowej powiedział, że warunki dla obu zespołów są takie same, ale wyobraźmy sobie bieganie przez 90 minut przy piekącym słońcu, przy 38 stopniach Celsjusza i przy tych komarach i muchach uganiających się za piłkarzami. Na pewno nie będzie graczom łatwo, ale
ale ja myślę, że powalczą piłkarze o wyjście, chciałem powiedzieć o wyjście z grupy. No, chciałoby się, żeby Polacy z grupy wyszli, ale o wyjście z grupy to powalczą to Japończycy, a nie Polacy. Polacy powalczą o 3 punkty i o odzyskanie tego honoru, który stracili w tych pierwszych 2 spotkaniach. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka mojej futbologii. Widzimy się już po meczu z Japonią. Miejmy nadzieję, że chociaż trochę Polacy nam poprawią humory po tych 2 klęskach na Mistrzostwach Świata, o ile te nasze humory da się w ogóle poprawić. Do usłyszenia.